Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Kingdom Come. Cóż, wracamy do naszej jaskini, gdzie, tak wspomnieliście w komentarzach, chyba jedyny sposób, w jaki możemy pomóc śmierdzielowi, to tak naprawdę skracając jego męki, tak jak widać, jest w opłakanym stanie i choć ciężko podjąć taką decyzję, to... No cóż... O! Ale... No to tak miało wyjść trochę bardziej patetycznie. Może na dowód tego, że nie byliśmy w stanie nic zrobić, jeszcze pokażę, ponieważ rozwinęliśmy nasz poziom główny pierwszej pomocy do najwyższego możliwego, gdzie teoretycznie, jeżeli będziemy w stanie komuś pomóc, nawet w tych najcięższych przypadkach, to dostaniemy odpowiednią kwestię dialogową. Tutaj tak się nie stało, no i... To zakładam, że tak miało się skończyć, chociaż tak... Nawet trochę w życia było. Okej, pozostawmy go w tej jaskini, nie będziemy może martwego zabierać, ale jabłko możemy wziąć ze sobą i ruszać na dzisiejszą misję. O, jak my ze strawą wyglądamy, bardzo dobrze, jabłka są zdrowe, trzeba, o, wyrzuć chleba, chociaż chleba się nie wyrzuca, nie, to nie, nie wyrzucaj, jedz jabłka. Dużo punktów jedzenia nie ma z tych jabłek, czy strawy, ale mając dużo jabłek można tak to też inaczej rozwiązać. Dzisiaj szukamy kompana naszego kolegi z poprzedniego odcinka. No kolegi, nie kolegi, ciężko mówić to o koledze. Poszukamy koleżki Tymka. Więc cóż, pozostawimy to tu wszystko na miejscu. No tak, miałem nadzieję jeszcze, że idzie ojca poinformować, że kogoś tam w mieście. I przyznam, że próbowałem jeszcze po zakończeniu, tak, to wróciliśmy do zapisu gdzieś z jaskini, ale próbowałem też i w ten sposób. Nawet... Nie osąc go na barkach do miasta, ale wtedy się okazało, że potraktowali nas jako jakiegoś zabójcę czy coś. No, jednym słowem, nie było sposobu. Nie było sposobu na zrobienie tego, więc... No cóż, myślę, że się wybierzemy w tym kierunku z nadzieją, że ktoś po drodze nas zaczepi i pozwoli nam nieco szybciej wylądować w wiatraku. No to co? W drogę. Jakiś wędrowiec, takich zawsze wielu. A to jak na złość cisza. O, w tym miejscu by mógł ktoś coś... Ale nie jest daleko z tej miejscowości. Swoją drogą, tu prawdopodobnie nasz... Wszystko ok? Tu nasz znajomy, można władca, powinien się kręcić. Tak przynajmniej wspominał, że jedzie do tej miejscowości. No ale zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Mam nadzieję też, że dzięki naszym misjom pobocznym Równa odżyje niebawem i będziemy mogli też zobaczyć, co tam się dzieje. Tak, ja wiem, że dużo tych misji pobocznych ostatnio wyskoczyło, to wyszło też... Z tego powodu, że dość mocno zasiedzieliśmy się na live'ach, ale no postaram się teraz to jakoś wypośrodkować. Trochę pobocznych, trochę głównych. Myślę, że te poboczne też mają dość duży wpływ na to, z czym się spotkamy tutaj w okolicy. Może sama główna linia fabularna nie będzie aż tak mocno od nich uzależniona, ale sam świat, chociaż kto wie, tak jak widzieliśmy z panem ptaszkiem, myślę, że ta wspólna kąpiel była dość znacząca, jeżeli później miałoby się coś jeszcze z nim wydarzyć. A dziwne by było, żeby się nie wydarzyło. Młyn. Młyn to inaczej też młynarz, a młynarz to też punkty włamywania się i możliwość sprzedania jakichś kradzionych rzeczy, których na dobrą sprawę nie mamy. Ale popytajmy najpierw. Tak. A jednocześnie młyn to też takie niepewne towarzystwo. Na sprawa. Czytałem też właśnie o tych wszystkich strukturach, które mamy w grze. One opierają się na rycinach, rysunkach właśnie z tamtego okresu i są bardzo, bardzo mocno odwzorowane na budynkach, które wtedy właśnie istniały na tamtych terenach, więc to jest też taki fajny smaczek dodatkowy w tej grze, tak przynajmniej myślę. Okej, wieśniak może nie, ale ty wyglądasz, jakbyś chciała z nami pogadać. Cześć, Mirka. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. Oj, tak. Ktoś chce go zabić. Listen, someone wants to kill him. I have to warn him. My God. So it's true then. That idiot's got himself mixed up in something dangerous again. All right, but not here. We'll talk around the back, behind the mill. Okej. Zastanawiam, szukam młynarza, żeby nas trochę podszkolił. Czy do środka można to wyjść?
Mirka, ale to idziesz już? A idzie. Zawsze można było się spotkać w stodole. Mamy doświadczenie, jak tam rozmawiać z kobietami, no ale... No właśnie, poznajmy architekturę, tak to... Stare dzieje. Też jest swoją drogą piękne w tej grze, że jak ktoś mówi spotkajmy się za młynem, to idzie za ten młyn. To nie jest tak, że teleportacja i jest. Cześć. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see. And he's always getting led astray by his no good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know. But they look like cutthroats. And they said some strange things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. Kolego, jak coś jesteśmy zajęci, mamy kobietę, tak? Kogo szukasz? Może się dogadamy. Hmm. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. Timmy? To nie. I'm afraid I don't know anything about him. That's a shame, a crying shame. I take good care of people who help me. Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. Hmm, gdzie jest wasz obóz? Może powie taki bystrzak jak on. Nie wiem, chce forsy, jest na gospodarstwie, jest w ratajach. Teoretycznie mamy właśnie retorykę, żeby go okłamać, tylko boję się... Boję się, żeby to się nie skończyło. Czymś takie, że oni pojadą i kogoś tam zabiją, bo tak naprawdę oszukaliśmy ich i oni się wkurzą albo uznają, że ich oszukaliśmy, a tak naprawdę nie oszukaliśmy. Zresztą to skomplikowane. Gdzie jest wasz obóz? You have an encampment somewhere. Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ha, all in good time. First proof we can trust you. Help us find Timmy. W sumie można by było to też tak rozwiązać, że pomagamy im z Tymkiem, nakrywamy obóz i idziemy do króla. Kurczę, a tak czy jest na ratajach, a z drugiej strony a tak czy będziemy z nim walczyć? Forsy nie chcemy, nie wiem gdzie jest. Jak się zakończy atak? You don't know when to give up, do you? The one who has the upper hand does as he pleases. Boy. True. Only you don't have the upper hand. Otóż to. Otóż to, ktoś to chyba nie do końca ma przewagę, żeby być takim pewnym swego. Dobra. O. Tylko tak fabularnie jakby trochę za szybko to nam poszło. Nie wiem czy mieliśmy, no ale teoretycznie no ta retoryka, tylko tak jak mówię, boję się, że trochę źle by się to w mieście mogło skończyć. A teraz przynajmniej walkę poćwiczymy. Dziwne, że nie mają szefa, a i tak chcą walczyć. Chyba, że to nie był szef tak naprawdę. Kolego, te garnki już dawno wyszły z mody, ci powiem. Mieliśmy też taki. My mamy też... Okej. Okay. Nie. Musimy go trikami wziąć. Ważniejsze, że szczep załatwiony. Najgorzej, że zablokowali na widok na tym jednym. I niestety wolałbym tego łatwiejszego na początek, bo on tam nie ma żadnej zbroi. O właśnie, ciebie bym wolał. Dawaj, dawaj. A wtedy na spokojnie się zajmiemy twoim kumplem.
No nie wiem, czy to najlepsze rozwiązanie, ale tak mówiłem, bałem się trochę o ludzi w ratajach, że komuś by się mogło coś stać nieprzyjemnego. W gruncie rzeczy źle robię, że go biję po głowie, jak on ma taką dodatkową osłonę, czyli z góry i tak naprawdę z dołu. No teraz my gardę. No walki są naprawdę przyjemne, chociaż jeszcze trochę trzeba było poćwiczyć z nimi. O! Chodź. I gdzie wasza przewaga? Co najmocniejsza trzefa. Jakie uniki? Dobra. No dobrze. Nie, wiesz co, bandyto? Co jak co? Zazwyczaj ich oszczędzaliśmy, ale... Czekaj, wracaj! Tej ekipie nie możemy dać spokoju. No wracaj! Niedobrze. Tej ekipie spokoju dać nie możemy. No dobra. To nam trochę... A! Jakieś suweniry. Myślę, że po nich możemy podnieść wszystko. To nie byli tacy godni, godnego pochówku. Ludzie, o, nie wiedziałem, że to aż tyle tych suwenirów. W sumie to nie było aż tak dużo warte tego zbierania, ale zawołajmy naszego Siwka, bo jest jeszcze trochę rzeczy do ściągnięcia. Mam nadzieję, że nikt nie ukradł na tej wsi. Nie wiem, jak to teraz się wszystko potoczy, skoro oni już nie żyją. No właśnie, Mach już nic nie zrobi. Chyba, że to nie był ten główny szef, więc no jeszcze przyjdzie nam zobaczyć. Ale teraz tak, przeszukajmy cię. Jabłka zawsze. Jakoś tak po tych trupach mam słabość do jabłek, żeby... A chleb też, żeby się nie zmarnował. Kolczuga trochę warta, to trochę warte. Reszta śmieci, chyba że wytrych i węgiel, a już się przyda. Dobra. Tak na głównego szefa to nie miał dużo do zaoferowania. No właśnie, ich broń jeszcze gdzieś tu powinna leżeć. To też przetestujemy. Radan. Chleb, jedzenie, tak, zawsze, grosz jest podobnie. Mięso zające, jak nie kradzione to bierzemy, miodek też. I rękawice łowcy, wytrych węgiel. Ten węgiel może być jakimś kierunkiem dla nas, a gdzieś jeszcze jeden zginął w tym wszystkim. Tutaj chyba leży. I jego miecz, nie. Chyba, że walczył kijem, ale bandyta leży. No dobra, bandaż, chleb, jak zwykle nic nie ma. No nie wiem, tak cały czas jeszcze po głowie chodzi. Rozwinęliśmy naszą retorykę, można było ich tam wysłać, tylko no... Gorzej jakby zorganizowali rzeź i wtedy by tylko przyszło nam żałować, że o kurczę, to trzeba było ich tak nie wysyłać. Gdzieś ty miecz porzucił. Jest pod nim. Kogucik. No to wzięliśmy jego kogucika. Zobaczmy tę broń, może tak specjalnie brałem ją do ręki, żeby zobaczyć, czy nam wpadło coś ciekawszego. Sam kogucik wygląda... Oj, nie tak. Kogucik wygląda nieźle. Przynajmniej cenowo, ale idzie na konia. Przebijak, dużo słabszy, zresztą widać po cenie. Siekacz dłuższy, to wygląda całkiem nieźle, ale i tak... I tak chyba gorzej od naszego. Jak my to wyglądamy? 50... Nie... Nie, tak chyba to się prezentuje dużo lepiej. Dobra, powrót. Mamy wszystko prawie, bo jeszcze coś bym musiał wyrzucić. No i prawie wszystko. Na dobrą sprawę możemy sobie ułatwić to zadanie z noszeniem tych wszystkich rzeczy. I dorzucić nam poziom siły jest chyba już muł 2. Zastanawiam się, na co to wydać, ale im więcej możemy nosić, tym rzadziej wchodzimy do ekwipunku, a jednak te 20 funtów to jest dość dużo. No dobra, tylko teraz jest problem. O, aha, no tak, on tam poszedł. Co z naszą misją? Czyli idziemy tu. No teraz Tymek przynajmniej się nie musi bać bandytów, chociaż to by oznaczało, że skończyliśmy ten wątek. To by było smutne, tak? Gdzieś musimy jakoś na ich obóz natrafić. Liczę na notatki czy inne rzeczy, chociaż ten węgiel jest jakimś kierunkiem, tak? To zobaczymy, może sam Tymek będzie wiedział też coś więcej na ten temat. Na dobrą sprawę to my możemy tak. Zawsze pół kroku bliżej.
Ech, nie no, fajnie się też walczy z bandytami. No jak jesteśmy już odpowiednio ubrani, odpowiedni miecz, to też jest urok misji pobocznych, które wykonaliśmy, że jednak nasza postać się rozwinęła, zarówno siła, jak i technika. I to nawet nie tyle chodzi o moją technikę, bo ta, no, nie miała za dużo okazji na to, żeby się poprawić, ale siła mimo wszystko dochodziła nam wraz z wykonanymi zadaniami i teraz to się przekłada na to, że ta walka jest taka dość fajna. Chociaż jeszcze by można było poćwiczyć parę trików, odblokować też kilka kombosów, bo taką nam daje tu możliwość. Jak zdecydujemy ostatecznie, którym z mieczy będziemy walczyć, czy krótkim, czy długim. Ale chyba zdecydujemy się na krótki. Ile można mieć tych długich mieczy? No dobra, jesteśmy na miejscu. I hope I can be of help to you, Knight. Is there a fellow called Timmy around here? Yep. He turned up a few days ago, so we took him on as a farmhand. He won't last long, though. He's as strong as a pair of oxen, but twice as dumb. He can't lay a finger on anything without breaking it. Pytanie, kto nie wytrzyma dłużej, czy on, czy tutaj gospodarze. No, już myślę, że zamknięte. Czy jest tu Tymek? Czy możemy w ogóle tu wejść? Nie może, przepraszam. A to nie jest... A czy tu możemy wejść? Też może. A tu śpi. Ale Tymka nie ma, więc gdzie on się mógł schować? Że przyszliśmy już tak blisko nocy na dobrą sprawę, więc oni też już mogli się położyć. Chyba nas nie interesuje. Jeszcze z pani domu, tylko że z panią domu jest ten sam problem co ostatnio. Że śpi w naj... O, tu ktoś chodzi. Cześć, Tymek. Hey, Timmy. How are you today? I'm all right. Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I mean... Shit. Shaggy'ego się słuchało. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosch and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinnek told me about a whole camp full of those horse huns. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. O kurczę. W jaki sposób jego retoryka jest tak wysoka? Po co miałbym cię złapać? Wydość wreszcie nie. Czy ja wyglądam na zbira? No właśnie, może trochę innym kierunku pójdźmy. Do I look like someone who goes around hunting down halfwits for pleasure? No, I reckon not. But I don't know where their camp is. That's a load of horseshit. Hinnek told me you were there, and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something. Well, once I was there with them, yeah. Only, I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there and all. In the woods. A church! There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think. It leads to the woodcutter's camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Looks like a house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path, and you go straight along there.
Sometimes it splits up. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After a while, you'll see a bridge. And it's right there. Easy as you please. Better than nothing, I suppose. But you won't tell nobody about Neuhoff, right? You promised. Oh no, bugger. I meant to make you promise, but I forgot. Musisz się przyznać? Nie powiem. Przygłoś Tymka. To o Radzikowi. Bardzo dobrze. Nie będziemy mówić, no chłop, tak. No, don't worry. But in future, find some other way to make money. Like honest work? Thanks. I'll try. On account of my sister, at least. That girl at the windmill? Hi, Mirka. Did you talk to her? What did she say? She told me you're as thick as a fence post and always getting dragged into some mischief. Did she? Yeah, she's probably right. No dobrze, w końcu obiecaliśmy siostrze. Nie lubię oceniać tych zbirów, jakby nie patrzeć, o nim pomagał. Z drugiej strony nie pomagał w mordzie. Uciekał od tego. Chciał tylko albo aż kraść. Jakby do tego nie podchodzić. No dobra, ale jakby nie podchodzić, musimy skoczyć do pana Radzika. Jedyny problem, że nie wiem, czy uda nam się to zrobić za dnia. Spróbujemy tam jeszcze, nim się położy spać. Spróbujemy tam jeszcze dojechać, ale... No właśnie, nie wiadomo, do której szlachta pracuje. Szlachta nie pracuje, tak? Ale w tym przypadku to może się ciekawie zakończyć. Ech. Zastanawia mnie, cały czas gdzieś te rataje chodzą po głowie. No to jest na pewno gra, którą można by było przechodzić co najmniej dwukrotnie i poznać te sytuacje z różnych stron. Tak samo można by było się dołączyć. Moment, to tu już? To tu już, można by było dołączyć się do zbirów, no i w ten sposób poznać obóz, zrobić trochę złego w okolicy, ogólnie być tym złym i ciekawe, jakby to wszystko wtedy się potoczyło. No ale pan Radzik jeszcze już śpi, czy jeszcze nie śpi? O nie, panowie, jeszcze chwila. Jeszcze sekunda. Dobra, w tym namiocie go nie ma. Jakby tu się krył. God be with you, lad. What can I do for you? Przynajmniej jeden, który śpi, a mimo wszystko wstanie. Tak. Nie, no proboszcz jest okej. Okay. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Townburg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. To jest całkiem, tak na pewno nie ma nikogo lepszego. To jest całkiem fajny plan. Certainly, sir. That is... I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. Okej, okay, chociaż moglibyśmy... Jesus, look where you're going! Ale... The Lord be praised. What brings you to me? Jeszcze tak. No właśnie, może coś o tym proboszczu nam powie jednak. Sir, I've been to Ujitz and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of one of the Lords of Kuttenberg. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. But he didn't much care for it. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. Hanusz would know more about him. Pogadane z Hanuszem. Czy jakieś jeszcze możemy wieści przekazać? I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. I went to Ujitz, where they told me I could find Lubosz, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed.
The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosch's. They call him Riki, and he comes from Ledechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? Tak. I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosch, and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whore sons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. A więcej dowiemy się, jak już wylądujemy w obozie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.